oto on, morderca, zabójca, zamordował z premedytacją, a później pewnie je zjadł. Witam was wszystkich. Zauważyłem, że wyparowała mi jedna brzanka fluo, taka malutka, czerwona jak tutaj. Pomyślałem sobie, może była słaba, coś ją zjadło, ale od 2 dni nie zauważyłem też glonojada. Miałem takiego żółtawego glonojada siamskiego, fajna rybka, cały czas pływał. Wszędzie było go pełno. Od 2 dni wyparował. Jakoś miesiąc temu kupiłem sumika liniowego. Taki zbój. Fajna rybka. Nawet zrobiłem mu jaskinię, żeby miał się gdzie chować. Ale skurkowaniec w dzień w ogóle się nie pokazuje. Nawet jak włączę tutaj światło. Wieczorem siedział pod kamieniami. Pomyślałem sobie, co on je. Coś musi przecież jeść. Inne rybki cały czas się ruszają, pływają, a on cały czas był schowany. No i w dziwnych okolicznościach nagle 2 rybki mi z akwarium wyparowały. Zaraz go odniosę do sklepu. Ostatnio byłem po pokarm, pytałem, czy w razie czego mogę go oddać, jakby coś się działo. Powiedzieli, może pan go przynieść z powrotem, wpuścimy go do akwarium. Oczywiście nic za niego nie chcę, niech go zabierają. Nie mam ochoty na to, żeby mi tutaj więcej rybek wyparowało. Im będzie większy, tym większe rybki będzie połykał. Miałem w planie zabrać go na ryby. Mówię, założę go na szczupakówkę. Taka będzie jego kara. Zobaczymy, co na niego weźmie. Ale to by było niehumanitarne. Taka jest jego natura, że siedzi cały dzień pod kamieniami, w nocy czasami wypłynie, na coś zapoluje, a potem praktycznie w akwarium go wcale nie widać. Postanowiłem, że za chwileczkę go odniosę do sklepu zoologicznego, tam gdzie został zakupiony. Fajny jest, ale niestety urośnie jeszcze większy. Skoro takiego glonka potrafił zjeść, to aż się dziwię, że jeszcze ta malutka brzanka fluo tutaj jest. Za chwilę pewnie opierdzieliłby brzanki Titea. Skoro glonkowi dał radę, no taki skurkowaniec, nic na to nie poradzę. Już zaczyna tutaj szaleć w pojemniku. Chyba mu się zaczyna nudzić. Albo mu się tlen kończy. Także nie przedłużam. Lecę gagatka oddać. Brzuszysko ma wielkie. Pewnie się glonkiem troszeczkę najadł. Kanalia jedna. Te sumiki żyją nawet 25 lat podobno. U mnie tyle nie pobędzie. Aha, a tutaj jest piesek, którego dostałem od widza. Dostałem też kolejną paczkę niespodziankę, otworzyłem ją. Według mnie były tam same mało interesujące rzeczy. Wyrzuciłem to wszystko do kosza. Właściciel tej paczki się odezwał, czy paczka dotarła. Odpisałem, dziękuję, nie chcę więcej paczek i będą lądowały w koszu. Tak jak wspominałem, pieska zatrzymałem, no i zatrzymałem też przestępcę w moim akwarium. No cóż, 2 rybki zdążył mi skasować, bandzior jeden. Idę go oddać, pozdrawiam serdecznie,
Do następnego. Pisaliście, rybki nie przeżyją, będziesz miał glony i nie wiadomo co. Wszystko jest mucha bene perfecto. Do następnego, cześć. Gagatek jeden. Psychokiller.